Spacer ścieżką rowerowo-pieszą na odcinku od Altury do Segorwy. Jeden odcinek krótki, by pokazać, jaka ilość, nieprzebrana ilość owoców można spotkać na tej trasie. Teraz jest czas na jeżyny, na figi i na inne owoce, które można spotkać bez problemu na drodze. Plus skarby historyczne, które się pojawią wkrótce na tym nagraniu. Jakie pycha. Jakie słodkie figi. Jaka ładna. Figa, to inne drzewo. Też dobre. Trochę brakuje. Parę dni. Ale to też się zje. Tu wypada wszystko. Tu mamy jedną. To jest tak widać, każde drzewo się jednak różni, ma trochę inną konsystencję. Tak jest po środku. Spróbujemy. O, to jest bardziej dojrzalsze. Wspaniałego. Idąc sobie taką trasą rowerową, tak zwaną Via Verde, można sobie jechać rowerem, można sobie spacerować i proszę, jakie skarby czekają na spacerowiczów. Tylko trzeba iść wolniej, jechać wolniej. I proszę, nawet tutaj mamy drzewo.
Jakie to dobre, jakie to słodkie te owocki. Przełamujemy. I w środku ma taki miąższ twardawy, ale bardzo, bardzo słodki jest. Tak to wygląda. I tu mamy brusz. Ile fik. Tam trochę dalej są figi na figi. Tutaj pospadało, tutaj jeszcze trochę pozrywali, ale proszę. Jakie pycha. Jakie słodkie figi. Jaka ładna. Figa. To inne drzewo. Też dobre. Trochę brakuje. Parę dni. Ale też się zje. Wypada wszystko. Tu mamy jedną. To jest taka. Tak widać, każde drzewo się jednak różni. Ma trochę inną konsystencję. Tak jest po środku. Spróbujemy. O, te jest bardziej dojrzałe.
wspaniałego. Idąc sobie taką trasą rowerową, tak zwaną Via Verde, można sobie jechać rowerem, można sobie spacerować i proszę, jakie skarby czekają na spacerowiczów. Tylko trzeba iść wolniej, jechać wolniej i proszę, nawet tutaj mamy drzewo. Jakie to dobre, jakie to słodkie te owocki. Przełamujemy. I w środku ma taki miąższ twardawy, ale bardzo, bardzo słodki jest. Tak to wygląda. Ile fik. Mamy. Tam trochę dalej są figi na figi. Tutaj pospadało, tutaj jeszcze trochę pozrywali, ale proszę. A tu uchodzimy tylko kilka kroków i mamy następne drzewo. Fik, tylko to jest inny gatunek. Te figi są jaśniejsze. Tak jak widać, mają taki. Zaraz, o, ta jest mięciuśka. Zaraz pokażemy, jak ona wygląda w środku. Tak. O. I zaraz ją zjemy. Ma inny smak. Różni się smakiem. Jak tu potem jeść kolację? Jak takie skarby po drodze? Dzikie jeżyny. Też powszechnie spotykane tutaj. Jako pnącza prawie. O. Tutaj tych niestety nie zerwiemy, bo jak widać tutaj jest na... Można wpaść tam do dziury. Szkoda, takie piękne. Ale tam nie będziemy się posuwać, tam dalej. No może tylko zerwiemy to. O, te z tych tutaj zerwiemy. Zaraz pokażemy, co my zerwiemy. O, jakie piękne. A w sklepach takie drogie są. Proszę. O, chwila, moment. I proszę. Pycha. I tak idziemy dalej. A
widać tego pełno tych krzaków. Krzaków jeżyn też jest pełno przy samej drodze. I widać, ktoś zbierał są ślady. No, ale jeszcze są. Jeszcze jest pełno. I ciut, ciut. Proszę. Ile tego jest? I kolejne jemy. Dla tych, co lubią owoce. I lubią jeść tak na surowo, prosto z krzaka, to tutaj by mieli prawdziwy raj. Tutaj jest zatrzęsienie tego wszystkiego. To nie do przejedzenia tego, nie do przerwania. Tym bardziej, że w rozlicznych ogrodach każdy jeszcze ma swoje warzywa i owoce. Także dlatego te rosną i mało kto je zrywa. Jest nie do przejedzenia. Takie skarby, tyle witamin. Tych samosiejek wszędzie jest pełno i proszę. Jakie owoce daje wszystko. O. Tylko zbierać i jeść. Tak. Ta jest słodziutka też. Co drzewo, to jednak się różni ten smak. Te są jeszcze twardawe. Ja już to tak popłujem po trochu. Co lepsze? A resztę pozbierają szczurki i ptaszki. O, kolejne. To tak rośnie wszystko. Wszyscy wokół mają tyle owoców, tego wszystkiego, że tego nikt nie zbiera. I proszę, tutaj mamy ciąg dalszy Via Verde Ojos Negros, kierunek Fegorwe. I proszę, gdzie tylko trochę jest miejsca, tam coś porasta. I proszę, proszę, jakie owoce. O, przybliżę. Już mi się nawet jeść nie chce. Tyle się najadłam tych fig. I jeszcze mam kawałek owocu drzewa świętojańskiego. Zwanego algarobo. I to jest nie do przejedzenia tego wszystkiego, co tutaj jest. To jest nie do przejedzenia.
nie do przetworzenia. Także dla amatorów wszelkich owoców, orzechów, to jest prawdziwy raj. Trochę chmurek, dlatego dzisiaj jest o wiele chłodniej. Idziemy kawałek dalej jeszcze w tą trasę. Jeszcze nikogo nie ma o tej porze. Wczesna popołudniowa pora. Czas siesty. Jeszcze mało ludzi wychodzi na spacery. Potem to się zaroi spacerowiczami, ale owoce zostają. Mało kto to zrywa. A tych owoców jest multum. Proszę. Teren starej kopalni. Oto. Tak, widzimy, trasa uczęszczana przez pojedynczych i całe grupy rowerowe. Naprawdę trasa bardzo polecam, bardzo tą trasę. Zupełnie inna trasa, z dala od ulic, od autostrad, i naprawdę tutaj się oddycha świeżym powietrzem. I jeszcze gdy się wolniej jedzie, to człowiek się naje wszystkiego i cała trasa. Wszystko tu mamy na tej trasie. I widoki. Piękne zapachy, których nie odda kamera. Na wcześniejszych moich filmach jest ta trasa wykonana tuż przed epidemią, kiedy już się zaczęło w Chinach i jeszcze, jak śledziłam media niezależne, widziałam, że coś się kroi, że trzeba wyjść i pospacerować, bo później nie wiadomo, jak to będzie. No i przed wczesną wiosną zrobiłam cykl filmów z tej trasy. Ale teraz powtarzam trochę ze względu na te owoce, które chciałam pokazać. Lato się skończy, kolory się zmienią. Tam z daleka mamy widok na Kartuchę Val de Christ i w dali Segorwę i trochę widać górę zamkową. Widać, jak ukształtowane są te góry Sierra Espadán, gdzie niedawno żeśmy ucieczkę góry Szpada. To jest kolejny park krajobrazowy po tej stronie, a my się znajdujemy w innym parku krajobrazowym. To jest park
krajobrazowy Sierra Calderona. Jak widzimy, kolejne drzewa figowe po drodze. A już nie mogę jeść, już się tyle najadłam, że... I to tak, tu jest tych owoców nie do przebrania, nie do przejedzenia, opadają. I... Jak widać tutaj na tym, na trasie, to pozostałości po dawnej linii kolejowej. Tutaj te stare drewniane pokłady. W niektórych miejscach jest to zachowywane. I tak jak tutaj mamy przykład. Tak zostało to jeszcze, to jest, póki nie zgnije. O, tutaj widać. Z tej strony widać, jak to, jak ukształtowane były tory. Także widać, są spacerowicze na trasie. Mijamy ludzi, już się zaczyna większy ruch. Ale wcale nie ma co się dziwić ludziom. Jak podczas tej masą pandemii życie w miastach jest, musi być chyba nie do wytrzymania ciągle w tych maskach. Ja idę sobie spokojnie bez maski. O, z dala od cywilizacji. O, w takich miejscach ludzie oddychają. Tutaj można spokojnie oddychać, spokojnie iść. Jak miasto kiedyś było już nie do wytrzymania, to teraz, w tych czasach, proszę, kolejne drzewa figowe. Dojrzałe. No to tam opadnie wszystko, bo to... Żeby tam dojść, to widać, ktoś to tu może i próbował podejść, ale to ciężko. Też trzeba się liczyć, że ta trasa jest położona na wysokości, a w dole jest już inny poziom. Nie. Naprawdę te skarby tutaj rosną. Proszę poczytać o tym rzemie. Według mnie to jest największy skarb tej ziemi. To drzewo zwane Algarrobo. Już w poprzednich Czy to podczas wojen, czy podczas czasów głodu po wojnach, te drzewo potrafiło wyżywić całe rodziny. Owocami tymi karmiono też bydło i ma wiele właściwości. Potem opiszę dokładniej ze szczegółami o tym drzewie. Owoce te są skupowane przez firmy farmaceutyczne i te, które produkują żywność dla sportowców, gdyż zawierają duże ilości minerałów, dużo energii. To jest olbrzymia potęga, jaka kryje się w tym drzewie.
Proszę się dokładnie przyjrzeć temu drzewu. To jest bardzo ważne drzewo. Tutaj sobie rośnie od tak. A na plantacjach ma dużą cenę. I skupowane jest i wywożone daleko. Gdyż potrzebuje odpowiedniej ziemi, odpowiednich też minerałów. I akurat i odpowiedniego klimatu. I tutaj to drzewo wszystko ma, tak jak widać, może sobie rosnąć tak, jakie owoce ma. Okay, jakie to wspaniałe, już odpada, to już jest doszło. Wkrótce to opadnie i będzie gniło, proszę. Jaka coś pysznego, naprawdę. Jeśli ktoś będzie miał okazję spróbować tego owocu, tego drzewa, to jest też substytutem napojów takich jak kakao, mielą go i robią z niego owoce, robią z niego napoje. Także i potrafią ludzie z tego owocu robić nawet chleb. Z wysuszonego i zmielonego. I można przechowywać ten owoc, który szybko się suszy, latami. Tak jak opowiadali niektórzy, potrafili wsadać w wory i w czasach trudnych trzymać latami we worach i jeść powoli. To jest bardzo ważne drzewo i dlatego je pokazuję. Bo w chwilach gdy mógłby nadejść ten reset, o którym tyle się mówi, to drzewo jest pożywieniem. Proszę zobaczyć te... Gdy ktoś by się gdzieś spotkał z tym owocem. Liście są takie i ten. I o tej porze roku to jest ostatni moment, jak to się tak trzyma na drzewie, bo to już spada. Pycha. Ma taki specyficzny, bardzo słodki smak. Idziemy jeszcze kawałek. Roślinka. Teraz za sucho, żeby wypuszczała pędy.
widać te drzewa figowe i na skarpach i wszędzie, gdzie tylko ten szparagi, dzikie szparagi. Rosną, ale teraz nie wypuszczają nowych pędów, bo potrzeba odrobinę deszczu, żeby ten zaraz to wypuszcza następne pnącze. Wysoko. Ile ptactwa jest tam? Ile słychać tych ptaków? O, jedną spróbujemy. Przyszłam tylko taki kawałek, już się tyle tego wszystkiego najadłam, że na pewno kolacji nie będę jadła. Skarpy. I na tych skarpach wszystko jest.